Dobry wieczór, Państwo. Witamy z pałacu prezydenckiego i zapraszamy na debatę medyczną, informacyjną Infocovid. Zapytaj, zdecyduj. Doktor Michał Sutkowski, redaktor Krzysztof Ziemiec. Kłaniamy się raz jeszcze. Dodamy, że debatę zainicjował wymyślił patronatę i patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Celem naszego spotkania jest po prostu uczciwa rozmowa na trudne pytania. Tych pytań jest, myślę, nawet więcej niż. Kilka miesięcy temu pytań dotyczących i pandemii i szczepień wśród naszych ekspertów są naprawdę wielkie klasy specjaliści, którzy odpowiedzą na wszystkie trudne, ważne pytania, które Państwo od wczoraj mogli składać mailowo właśnie na adres Pałacu Prezydenckiego. Cieszymy się bardzo, że są z nami widzowie Telewizji Polskiej w programie pierwszym Telewizji Polskiej, programu TVP Info, Telewizji Informacyjnej Polsat News, platformy onet.pl, a także mediów społecznościowych Radia Maryja. Jesteśmy również również obecnie na platformie prezydent.pl. Panie doktorze, jak opisać moment, w którym dziś się znajdujemy za moment minął dwa lata, od kiedy zmagamy się z pandemią? Tak, dokładnie tak jest. To za chwileczkę będą dwa lata, kiedy zmagamy się z pandemią. Jesteśmy w bardzo niepokojącym, trudnym momencie. To początek niewątpliwie piątej fali. Piątej fali, która niewątpliwie także Przyniesie problemy, problemy, które znamy, a może jeszcze inne problemy. Dzisiaj o tym i o wszystkich innych tego typu sytuacjach będziemy rozmawiać z naszymi wspaniałymi gośćmi. A są nimi, pozwólcie Państwo, jeszcze raz, witając wszystkich telewizyjnych, przedstawię pani dr Lidia Stopyra, lekarz kierujący oddziałem chorób infekcyjnych i pediatrii Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Dobry wieczór Pani doktor. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pan doktor Grzegorz Cesak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor Krzysztof Pyrć, Uniwersytet Jagielloński. Dzień, dobry. Dzień dobry. dobry. Pan profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzień dobry. I doktor Artur Zaczyński, neurochirurg, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWIA. Chciałbym powiedzieć Państwu, że nawet najlepszy mikroskop nie przyda się. Do rozwoju nauki, do rozwoju człowieka, jeżeli pozostawimy go w szafie. Dzisiaj ta debata ma być debatą ekspercką, debatą praktyczną, z jasnym przesłaniem, z, z przesłaniem, o którym mówi pan prezydent, żeby wyjaśnić, Najprostsze rzeczy. Odpowiedzieć w sposób najprostszy na najbardziej nurtujące nas wszystkich pytania. Panie redaktorze. A tych jest bardzo wiele, Szanowni Państwo. No od wczoraj były tutaj do Pałacu Prezydenckiego przesyłane drogą mailową. Trwa czat, więc myślę, że i my w czasie tego godzinnego spotkania kilka z tych pytań będziemy mieli okazję zadać naszym ekspertom. Może jako pierwszy Pan Damian, który pyta. Czy szczepionki stosowane przeciwko COVID-19, szczególnie te mRNA, zostały wystarczająco dobrze przebadane? Jak to się stało, że szczepionki na COVID-19 pojawi... Pojawiły się tak szybko tych pytań. Podobnych jest bardzo dużo. Może Grzegorz Cesak. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, na wstępie chciałbym podkreślić, że szczepionki dopuszczone do obrotu, technologia ich wytwarzania nie jest nowością. Musimy się cofnąć 30 lat temu, kiedy właśnie te szczepionki mRNA zaczęły swoją historię w opracowaniu, w badaniach rozwojowych. To były szczepionki przeciw nowotworom, a 20 lat temu SARS-1. Co się wydarzyło, że tak udało się opracować te szczepionki, przebadać, w pełni je przebadać, a potem szybko zarejestrować. Przy tej pandemii zwiększono zasoby, zarówno ludzkie ekspertów, finansowe, jak i organizacyjne na taką skalę, którą w historii. Chorób i zakaźnych nie miało miejsca. I to spowodowało, że e, mamy większy zasób ekspertów, którzy tworzyli szczepionkę, którzy oceniali tą szczepionkę, e, co, co dodatkowo tym kluczowym i krytycznym elementem często jest e, rekrutacja pacjentów do badań klinicznych. Tutaj, przy, przy tych zasobach i przy tych możliwościach zwiększenia ośrodków, zwiększenia ekspertów i metod badań, udało się bardzo szybko pozyskać olbrzymią liczbę uczestników badania klinicznego. I to, to spowodowało też, że ten proces rejestracyjny oczywiście mógł się rozpocząć wcześniej. Należy podkreślić, że wszystkie szczepionki przeszły pełne wyniki badań przedklinicznych, ten in vitro, czyli laboratoryjnych, następnie badania na profilach zwierzęcych, tu mówimy o kwestiach toksykologicznych, a wszystkie też reżim badań klinicznych pierwszej, drugiej, trzeciej fazy, gdzie ustaliliśmy dawki. I kolejnym tym elementem była ta rejestracja, w którym dodatkowo dali Daliśmy w Europejskiej Agencji Leków nowe rozwiązanie regulacyjne, jaki jest przegląd etapowy. Czyli w normalnym procesie rejestracyjnym oczekujemy na pełne, końcowe wyniki badań. A tutaj, sukcesywnie, jeżeli pojawiały się jakiekolwiek wyniki, cząstkowe wyników badań, podejmowaliśmy już ocenę. To spowodowało, że cały proces regulacyjny był znacznie szybszy. Dobrze, Panie Prezesie, ale skoro zdaniem ekspertów ta szczepionka jest najlepiej przebadaną w historii, pyta Pan Damian. To dlaczego planowane jest zakończenie faza testów na grudzień 2023? Cały proces rejestracji odbywał się w pełnym reżimie, czyli wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności jakości leku musiały być w pełni dostarczone, czyli musimy podkreślić, że badania kliniczne pierwszej, drugiej i trzeciej fazy zostały zakończone. Jednakże są dane, które nie były krytyczne, takie jak długość ochrony immunologicznej poszczepiennej jak kwestie badań pediatrycznych, czyli badań na, w tych najmłodszych naszych pacjentów, mogliśmy odsunąć w czasie, bo tym krytycznym elementem było podać jak najszybciej szczepionkę. Więc pewne dane można było odsunąć w czasie, jednakże bez odstępstw dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Pani Natalia pyta, czy Komisja Europejska dopuściła warunkowo szczepionki na COVID-19? Ten mechanizm jest. Y y Rozpoczął się już w 2006 roku. Mamy kilkadziesiąt zarejestrowanych leków w Europie w onkologii, w immunologii, w diabetologii, w neurologii, w wielu innych dziedzinach kardiologii, które mają pozwolenia warunkowe. To jest właśnie wynika to trochę z tego poprzedniego pytania, że pewne dane nie są kluczowe na moment dopuszczenia do obrotu. Możemy je przesunąć w czasie i uzyskać informacje. W późniejszym okresie. Tak jak właśnie dzisiaj dowiadujemy się o tym boosterze, czyli dawce przypominającej, ona w momencie przyjęcia, w momencie zarejestrowania leku nie była daną krytyczną, więc mogliśmy to odsunąć w czasie. Pania profesora Percia, ja chciałbym zapytać. Pytania takie pojawiają się bardzo często. Bardzo zapraszamy Państwa do tego, żebyście Państwo te pytania nam zadawali i przysyłali cały czas na bieżąco. Chcemy, chcemy prosić, prosić pana profesora o wyjaśnienie, jak powstają szczepionki, jakie technologie są tu używane. No właśnie. Szczepionki mRNA to nie jedyny rodzaj szczepionek, które w tym momencie znajdują się na rynku, które są dla nas dostępne albo będą dostępne w najbliższym czasie. Szczepionki mRNA to są szczepionki, które są tak naprawdę czystą informacją przekazywaną do naszych komórek, które pozwala naszym komórkom wytworzyć białka, fragmenty tego wirusa, także nasz układ odpornościowy uczy się, jak ten wirus wygląda. Ale oprócz właśnie szczepionek mRNA mamy również szczepionki wektorowe, które co do idei działają bardzo podobnie. My znowu dostarczamy informacje do komórki, jak ten wirus wygląda. Ogląda, komórka zajmuje się produkcją, natomiast tym medium, tym nośnikiem informacji jest tutaj zamiast takiego czystego mRNA, czyli tego kwasu rybonukleinowego, jest inny wirus. W tym momencie są to adenowirusy, które przynoszą tą informację. One nie mogą powodować choroby, ponieważ one same w sobie są nieaktywne, są inertne, natomiast dostarczają informacji, i umożliwiają wyprodukowanie białka. A co ważne, mamy też kolejnego rodzaj szczepionek, który w tym momencie już jest zatwierdzony. To jest szczepionka nowa, szczepionka podjednostkowa, gdzie dostarczamy już nie. Informacje do naszych komórek, tylko białka. Białka, które są wyprodukowane poza naszym organizmem, ale również w komórkach, w tym wypadku w komórkach owadzi. Kolejne pytanie, tych pytań było naprawdę bardzo dużo, bardzo podobnych. Czy producenci szczepionek korzystali ze szczątków abortowanych dzieci? na jakimkolwiek etapie produkcji i testów szczepionek. To jest bardzo chyba istotne dla wielu osób pytanie, natomiast myślę, że tutaj trzeba się odnieść do różnych właśnie rodzajów szczepionek. Szczepionki mRNA nie powstają w komórkach, w związku z czym tam do produkcji nie są wymagane te bioreaktory, jakimi są nasze ludzkie komórki. Podobnie jak szczepionka właśnie podjednostkowa, która wchodzi w tym momencie do użytku. Ta szczepionka była produkowana w komórkach owadzich, tak jak wspomniałem. Problem zaczyna się przy szczepionkach wektorowych, które wymagają tego naturalnego Systemu, który będzie miejscem, gdzie te białka zostaną wyprodukowane, czy te wirusy, wektory zostaną wyprodukowane. I tak jak powiedziałem, tutaj konieczny jest bioreaktor. My nie potrafimy tego zrobić w maszynie. I od wielu, wielu lat stosuje się, wykorzystuje się w biologii molekularnej, w biomedycynie tak zwane linie komórkowe, które zostały wyprowadzone na przykład w latach 50., 60., 70. z różnych tkanek. Czasami są to Komórki, które zostały pobrane od osób dorosłych. Czasem to są komórki, które zostały pobrane od na przykład właśnie z, z tkanek płodów, które uległy aborcji. Natomiast zaręczam, że nie jest to mechanizm taki, że jakiekolwiek jakakolwiek ciąża została przerwana, żeby pozyskać takie komórki. W żaden sposób nie jest to, to, to system, który wykorzystuje właśnie proces aborcji do produkcji szczepionek. Jest to wykorzystanie technologii, która została stworzona już kilkadziesiąt lat temu i w tym momencie te komórki, które są stosowane już wiele, wspólnego nie mają i na pewno nie są pobierane nowe do tego typu działań. Dziękuję. No właśnie, co więcej możemy tutaj od razu powiedzieć, że nie ma takich komórek w szczepionce oczywiście. To, o tym się bardzo często Przecież mówi i to jest postulat, który bardzo często występuje wśród, wśród wielu, wielu osób. Zwracam się teraz do pana profesora Tomasiewicza. Panie profesorze, tutaj też bardzo dużo takich pytań dotyczących samej szczepionki, czy przyjęcie szczepionki MRNA zapobiega rozwojowi w organizmie człowieka choroby COVID-19. Wydaje się, że takie bardzo proste pytanie. Proszę państwa, to jest tak naprawdę pytanie o to, przed czym chroni szczepionka, bo tu jest wiele takiego nieporozumienia, bo my oczywiście chcielibyśmy, żeby szczepionka chroniła przed zakażeniem, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że szczepionka chroni przed chorobą. I tak naprawdę takie założenie było już wykorzystane na samym początku, na etapie badania klinicznego. Dlatego, że badanie, mówiąc oczywiście w bardzo dużym skrócie, polegało na tym, że grupa osób, które otrzymały szczepionkę, druga grupa, która otrzymała placebo, czyli taki element porównawczy bez żadnej mocy biologicznej, i obserwowano, ile będzie zachorowań na COVID-19 w jednej grupie i ile zachorowań na COVID-19 w drugiej grupie. I to były te pierwsze badania, czyli od samego początku zakładane było, że szczepionka ma chronić przed chorobą. Co więcej, przy kolejnych badaniach. Ustalono, że szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, a więc my to w tej chwili wykorzystujemy, patrząc na to, jak normalnie w praktyce, w klinice przyjmujemy pacjentów i my widzimy tą różnicę przebiegu już samej choroby u pacjentów zaszczepionych i u pacjentów niezaszczepionych i gwarantuję Państwu, że ta różnica jest olbrzymia. To jest zupełnie inny przebieg tej choroby. Co więcej, są prace, które analizują, jaki jest ładunek wirusa u osób zaszczepionych, u osób niezaszczepionych. A więc tutaj są również pewne elementy epidemiologiczne. Tak czy inaczej, którego elementu byśmy nie dotknęli, korzyści ze zastosowania szczepionki są bardzo duże. No właśnie, tutaj jeszcze powiem już jako lekarz-praktyk. Kask nie chroni rowerzysty przed upadkiem. Kask chroni rowerzystę przed wstrząśnieniem mózgu. Dokładnie tak jest w przypadku szczepionek. Bardzo proszę. Pani Maja pyta i tych pytań też podobnych było bardzo dużo. Czy szczepionka ma wpływ na płodność, przebieg ciąży, a może nawet na dziecko, które dopiero kiedyś w przyszłości się narodzi? Gdzie są badania na ten temat? Czy szczepionka będzie miała wpływ na przyszłą rozrodczość ludzi, którzy przyjmują ją w wieku np. teraz dziecięcym czy dojrzewania? Gdzie są dostępne badania na ten temat? Myślę sobie może doktor Artur Zaczyński. To bardzo dobre pytanie, i to dużo wyjaśnia w tej chwili. Pojawiły się prace, że na pewno szczepionka nie wpływa na przebieg ciąży, nie wpływa na przebieg porodu i to jest kluczowe, które. które Ale powinno... wiemy już po dwóch latach stosowania? Nie no to wiemy, cały... wiemy, że powikłań związanych ze szczepieniem u, u, u ciężarnych e, praktycznie nie obserwuje się, natomiast o wiele ważniejszym aspektem jest to. Ile powikłań obserwujemy u osób ciężarnych, u, u, u kobiet ciężarnych niezaszczepionych? I to widać w praktyce klinicznej. To widzą y, położnicy w szpitalach, szczególnie w szpitalach COVID-owych, tak jak w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA zajmowaliśmy się tym problemem, również wspomagając te ciężarne y, ECMO, czyli naj, najcięższym rodzajem terapii, gdzie. Ten bagaż emocjonalny dla powikłań związanych z niezaszczepieniem się osób, głównie matek, w tym wczesnym okresie, kiedy szczepionki dopiero wchodziły do użytku, no spowodował masowe, i to obserwowane było zarówno medialnie, jak i, jak i społecznie, masowe dramaty. Dramaty nie tylko matek, bo niektóre nie przeżyły tego, ale też ojców, rodzin, babć i najbliższych, bo wszyscy się cieszyli z tego nowego członka rodziny i niestety, ale, ale przebieg choroby u osób niezaszczepionych powodował, że nie doczekali się do tego momentu. A jeszcze bezpłodność Panie Doktorze, bo to też się bardzo często pojawia. Jeżeli chodzi o bezpłodność, tutaj możemy powiedzieć, że sama instrukcja mRNA jest tylko i wyłącznie niewpływająca na nasz genom. Wobec tego jest to instrukcja dla produkcji białka dla, które powoduje, że nasz organizm jest odporny przeciw wirusowi, natomiast nie wbudowuje się w żaden sposób w nasz genom, wobec tego nie ma podstaw żadnych merytorycznych do tego, żeby sądzić, że ogranicza to jakkolwiek płodność, oprócz naturalnego przebiegu płodności w populacji ludzkiej. Jasna sprawa, proszę Państwa, powinno to tutaj nam wszystkim wyjaśnić tę bardzo często podnoszoną wątpliwość. Pani doktor Lidia Stopyra, szereg pytań od Państwa dotyczących kwalifikacji do szczepień, do szczepień dzieci. Pani Maja pyta, jakie schorzenia współistniejące są wskazaniem do przyjęcia preparatu szczepionki, a jakie są przeciwwskazaniem? Przeciwwskazania do przyjęcia szczepionki są bardzo nieliczne. Praktycznie jedynym przeciwwskazaniem jest reakcja anafilaktyczna po jakimś składniku szczepionki, który wcześniej w jakimś innym preparacie ktoś przyjmował, ewentualnie po pierwszej dawce danej szczepionki. Natomiast jeśli chodzi o choroby współistniejące, to one są wręcz wskazaniem do zaszczepienia, dlatego że choroby współistniejące u dorosłych przede wszystkim, ale również u dzieci, powodują znacznie cięższy przebieg choroby, powodują ryzyko hospitalizacji na intensywnej terapii, no i pacjenci z chorobami współistniejącymi umierają znacznie, znacznie częściej. Dlatego te osoby przede wszystkim powinniśmy zaszczepić, żeby je chronić przed ciężką chorobą. Natomiast szczepienie jest dla nich bezpieczne. To jest szczepionka tak zwana zabita, która nie powoduje żadnych powikłań czy żadnych problemów u osób, które mają choroby przewlekłe współistniejące. A czasowe przeciwwskazania? Czasowe przeciwwskazania są takie jak przy innych tego typu szczepionkach więc to jest ostra choroba zakaźna, przebiegająca z gorączką. Oczywiście okres izolacji, kwarantanny. To jest czas, kiedy te, to szczepienie odraczamy na krótki okres. Natomiast, tak, to jedna z najbezpieczniejszych szczepionek, możemy szczepić. No to kolejne pytanie czy szczepienie. Powinny być wykonane, a wcześniej przeprowadzone jakieś badania. Tutaj też wielu Polaków pyta, czy może nie powinno być wymagane obowiązkowe oświadczenie, zaświadczenie od lekarza o możliwości przyjęcia takiej szczepionki przeciwko COVID-19. No choćby na przykład w momencie, kiedy chorujemy na COVID, ale. Bezobjawowo może profesor Tomasiewicz. Tak, proszę Państwa, proszę pamiętać, że proces szczepienia jest poprzedzony procesem kwalifikacji do szczepienia, więc tutaj to bezpieczeństwo jest, jest że tak powiem, podwójne. Oczywiście osoba kwalifikująca będzie zbierała pewien, pewien wywiad od Państwa w sprawie chociażby istniejących w tej chwili chorób. No tak jak przed chwilą pani doktor powiedziała, jeżeli to jest ostra choroba gorączkowa, to bym radził w ogóle się nie zgłaszać na szczepienie, bo nie ma takiej potrzeby, tak prawda? Jest. Bo mamy ryzyko, że może to być zakażenie covid Zresztą w czasie ostrego. COVID też nie szczepimy, to, to sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast tak jak zostało powiedziane, skoro nie ma przeciwwskazań poza tym wywiadem alergii uczlenia w postaci reakcji anafilaktycznej, no to też nie mamy potrzeby tutaj jakichkolwiek badań wykonywać. I tutaj od razu uprzedzę, że również nie wymagamy badania, czy wręcz nie, w ogóle nie, nie, nie powiedział tak, nie, nie zalecamy badania poziomu przeciwciał przed szczepieniem. To też jest częsty błąd taki popełniany przez niektóre osoby, że przed pójściem na szczepienie wykonywane są badania odnośnie po, poziomu przeciwciał. Ciekawości. Z ciekawości. Z ciekawości, a ciekawość jak wiemy do czego prowadzi. Także to, to absolutnie nie Zalecamy. Natomiast y, y, tak jak mówimy cały czas, no my mamy y, tak niewiele przeciwwskazań, czy prak praktycznie w ogóle ich nie mamy. Y, wszystkie choroby przewlekłe, jakiekolwiek, proszę mi wierzyć, choroby onkologiczne, autoimmunologiczne itd., itd., moglibyśmy w nieskończoność wymieniać, choroby metaboliczne, to są wskazania, czyli tutaj my nie wymagamy zaświadczenia od lekarza prowadzącego przed szczepieniem przeciwko COVID-19. Dopytam jeszcze panią doktor, bo jest masę pytań dotyczących od państwa, dziękujemy jeszcze raz, dziękujemy państwu za te pytania dotyczące wpływu szczepionki na leki stosowane przez dzieci. No, dzieci rzadko stosują leki, rzadko chorują na choroby przewlekłe, ale chorują na choroby przewlekłe. Czy są jakieś interakcje, zależności między jedną, jednym a drugim zdarzeniem? Do tej pory nie stwierdzono żadnych interakcji, jeśli chodzi o przyjmowane leki. Rzeczywiście dzieci są tą grupą, która tych leków przewlekle stosowanych ma znacznie mniej niż osoby dorosłe, natomiast nawet osoby dorosłe z licznymi chorobami przewlekłymi, zażywające wiele leków. Tutaj nie ma żadnego ryzyka, że cokolwiek w związku ze szczepieniem złego się stanie. To wszystko jest jak najbardziej bezpieczne. Myślę, że warto jeszcze dodać jedną rzecz, bo o to często pacjenci pytają. Osoby, które miały wstrząs anafilaktyczny w wywiadzie po różnych innych substancjach, to są najczęściej po ukąszeniach owadów. Albo alergie pokarmowe. Czasem to jest wstrząs burzliwie, przepiekający nawet z zatrzymaniem krążenia. Po orzechach, po białku mleka krowiego. Tutaj u tych pacjentów bezpiecznie możemy wykonywać szczepienia. My sami przebadaliśmy 200 osób z takim ciężkim wywiadem reakcji alergicznych, i u wszystkich tych osób bezpiecznie zaszczepiliśmy je. A zalecałaby pani. Doktor, hmm. szczepienie w takich warunkach, które są zbliżone do szpitalnych, a więc w przychodni przyszpitalnych, w warunkach, w których no, kiedyś był w wywiadzie jakaś silna reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny? Każde miejsce, gdzie prowadzi się szczepienie jest wyposażone w odpowiedni sprzęt do pomocy pacjentowi, gdyby u niego wystąpiła reakcja anafilaktyczna i my reakcję anafilaktyczną potrafimy leczyć. To nie jest też sytuacja beznadziejna. Ja powiem ze swojej praktyki, mieliśmy taką sytuację na początku szczepień. Mieliśmy pielęgniarkę, która pracowała na oddziale covidowym, o której po pierwszej dawce szczepionki wystąpiła reakcja anafilaktyczna. W związku z czym my ją zdyskwalifikowaliśmy do drugiej dawki. Natomiast ona zaczęła na nas wymuszać, żebyśmy ją zaszczepili. Powiedziała, że ona widziała wielu pacjentów ze wstrząsem anafilaktycznym i widziała wielu pacjentów na intensywnej terapii z COVID-em. I ona woli mieć wstrząs anafilaktyczny niż COVID-. Także nawet takie są sytuacje skrajne. Oczywiście pacjentów po wstrząsie anafilaktycznym nie szczepimy drugą dawką tej samej szczepionki. No, warto to, to wziąć sobie do serca, ten przykład, brawo. Kolejne chyba zbliżone pytanie, może skieruję go do, do Pana Profesora Pyrcia. Dlaczego zmusza się ozdrowieńców do szczepień? Dlaczego odbiera się ozdrowieńcom status, mimo najnowszych badań, które mówią, że przeciwciała utrzymują się do 15 miesięcy, nie mówiąc już o tzw. pamięci komórkowej? W Szwajcarii osobom, które przechorowały COVID, przysługuje na przykład status ozdrowieńca, który ważny jest tyle samo, co szczepienie, czyli rok. To chyba na starcie warto zauważyć, że yy... To, o czym my się posługujemy, czyli to, o czym już Pan Profesor wspomniał, wartość przeciwciał, poziom przeciwciał, nie jest de facto miernikiem tego, czy my jesteśmy odporni na zakażenie, czy nie. Nie da się postawić jakiejś grubej kreski, która będzie mówiła, że przy takiej liczbie jednostek my jesteśmy odporni, a przy takiej jesteśmy nieodporni. W związku z czym posługiwanie się tymi wartościami no, nie jest dla nas informatywne. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czemu ozdrowienie się powinien szczepić, warto zobaczyć, że również te osoby, które się szczepiły wcześniej, musiały przyjąć, czy powinny przyjąć tą trzecią dawkę, żeby podbudować. Tą odporność naturalną, która została wytworzona. Na początku. To było dużo, było dużo zróżnicowanie. Prawda? Mieliśmy dla szczepionek 12 miesięcy, dla ozdrowieńca to było krócej. Natomiast teraz w oparciu o doświadczenia tak naprawdę z, tych, z tego roku, czy z, tak naprawdę no z tego roku już te okresy po szczepieniu się skróciły. Już wiemy, że ta odporność jest tutaj trochę krótsza. Trzeba wykonać interwencję i również u ozdrowieńców konieczne jest wykonanie takiej interwencji. I tutaj badania, które doprowadziły do takich decyzji, to nie są badania poziomu przeciwciał, tylko to są badania, które uwzględniają, jak szybko te osoby znowu zaczynają chorować. Jak szybko znowu ta populacja staje się wrażliwa. To krótko dopytam, nie tracimy naszej naturalnej odporności, biorąc szczepionkę po przechorowaniu COVID? Nie, my wręcz ją w ten sposób wzmacniamy. Dlatego, że nasz organizm w ten sposób działa. Jeżeli my po raz pierwszy widzimy zagrożenie, my się uczymy, ale szybko zapominamy. W momencie, kiedy widzimy go po raz drugi, nasz organizm już wie, że to jest zagrożenie, które będzie się powtarzało. W związku z czym musi się być gotowy na przyszłość. Po trzeciej dawce jest ta sama sytuacja. Nasz Organizm jakby zbroi się i wie, że musi utrzymać się w tej gotowości na dłuższy czas. Dlatego mówi się, że ta dawka, przypominająca trzecia, może mieć znacznie lepszy tak naprawdę wpływ na utrzymywanie się ochrony, przynajmniej przed ciężką chorobą i śmiercią, niż tylko dwie. A my starajmy się zadać pytanie, zapamiętać, nauczyć się szybko. I zdecydować, i zdecydować dobrze. Ja znowu jeszcze do Pani Doktor mam pytanie. Myślę, że niezwykle, niezwykle ciekawe. Dlaczego test antygenowy może stwierdzić chorobę i zesłać na izolację, ale nie daje statusu ozdrowieńca? Powinno to zostać jak najszybciej zmienione. Tak, i to jest słuszna uwaga. Prawda? Rzeczywiście, do rozpoznania tak zwanego przypadku, czyli stwierdzenia zakażenia. Wymagany jest albo test PCR, albo test antygenowy odpowiedniej generacji. I w momencie, jak stwierdzamy, że pacjent został zakażony, przybył zakażenie, kierujemy go na izolację, to jak najbardziej później pacjent powinien zyskać status ozdrowieńca. Także tutaj jak najbardziej trzeba w tym kierunku dążyć. To jest bardzo cenna uwaga. Pan doktor powiedział o ważnym pytaniu? Myślę, że moje szacunkiem też jest nie mniej ważne i myślę, że bardzo w wielu domach bardzo często zadawane. Dlaczego narracja w sprawie COVID i szczepionek cały czas, proszę Państwa, ulega zmianie? Skoro wcześniej rzekomo skuteczność szczepionki była przebadana i miała wynosić 100%, a teraz mówi się, że szczepienia chronią, ale jedynie przed ciężkim przebiegiem, to która ta narracja, która ta opowieść jest prawdziwa? O jakie badania oparte są? te sądy? No to jest pytanie do wszystkich Państwa. Może Pan Zaczyński, doktor jako pierwszy. Panie redaktorze, piąta fala to jest jak piąty rozdział w książce. My tak naprawdę rozpoczynając czytanie powieści zwanej pandemia COVID-19 przy pierwszej fali, mieliśmy pewne założenia. Wiemy, że wirus mutuje. Wiemy, że odporność nasza populacyjna wcale nie przebiega zgodnie z planami wyszczepienia odpowiedniego odsetka osób. Ten wirus cały czas jest obecny w społeczeństwie i niestety ta narracja będzie się zmieniała. Sztuką dobrego dowodzenia jest umiejętność podejmowania zmian w dowodzeniu w trakcie bitwy. I my w tym momencie jesteśmy dokładnie podczas piątej fali i w tym momencie podejmujemy. Ja sobie nie wyobrażam czwartej i piątej fali bez procesu szczepień, bo dług zdrowotny, który do tej pory zebraliśmy przez rok, bez szczepionek i rok ze szczepieniami, kiedy szpitale jednoimienne wyłączyły możliwości leczenia społeczeństwa z innych chorób z powodu ogromu osób zakażonych, sparaliżowało praktycznie to system ochrony zdrowia, ale ten system był wydolny, ponieważ nie utraciliśmy ciągłości leczenia. To przy czwartej i piątej fali te szpitale przejęły rolę szpitali hybrydowych, czyli leczących i dodatnich pacjentów, i ujemnych umniejszając, zmniejszając ten, ten dług zdrowotny, który i tak będzie jeszcze narastał, ale też pomagały osobom chorym. Ja, ja rozumiem, tylko część osób może dzisiaj poczuć w jakiś sposób właśnie takie sceptyczne nastawienie do szczepionek, bo słyszeli rok temu, że będzie super po jednej dawce. I dziś już wiemy, że nie. No tak, no. ale te badania, jak y, pan doktor Cesak powiedział, cały czas trwają i te obserwacje i y, y, y te chociażby... Podjęcie decyzji o boosterze no, jest naszą nauką, naszą nauką tego, Czyli, że. Krótko mówiąc, uczymy się wszyscy, tak? No, nawet i wy, państwo eksperci, na, na, na każdym przypadku. My się wszyscy uczymy, poza tym no, pewnie chcieliśmy wszyscy też życzeniowo tak sądzić, że jedno szczepienie wystarczy nam na długi okres czasu. Proszę zwrócić uwagę, że żadne predykcje za pomocą. Dobra. różnych dużych agregatów sztucznej inteligencji. Nie są jednolite i są odmienne całkowicie prognozy. Dokładnie tak. Myślę, że też pytanie do wszystkich Państwa, może pana profesora Tomasiewicza poproszę o rozpoczęcie tutaj takiej krótkiej naszej rozmowy. Która opcja jest korzystniejsza? Przechorować czy się zaszczepić? Wiele osób o to pyta. Proszę Państwa, przede wszystkim przechorowanie to jest jedna wielka niewiadoma. Także y, zakażenie przebiega tak różnie, że my naprawdę nie mamy gwarancji, że przejdziemy to zakażenie w sposób łagodny. To jest pierwszy aspekt tej sprawy. Druga sprawa jest taka, że jednak są liczne prace, które mówią, że odporność po przechorowaniu to jest inna odporność niż po szczepieniu. Y, najlepszym tego dowodem jest brak praktycznie odporności na niektóre nowe warianty, które się pojawiły w ciągu tej pandemii u osób, które przechorowały wcześniejsze warianty. Także myślę, że tutaj co do tego nie ma najmniejszej dyskusji. Poza tym są już obserwacje, również prace polskiej, które mówią, że przechorowanie pozostawia tą odporność na krótszy okres czasu niż, niż samo szczepienie. Także dla mnie ten wybór jest absolutnie no, niezasadny w sensie rozwa rozważania w ogóle tego wyboru. Bardzo proszę, panie prezesie. I dodać niż ująć. Znaczy to trzeba pamiętać, że kwestia ozdrowieńców, no to myślę, że Pan Profesor Pyrć bardzo dobrze ujął kwestię podawania też szczepionek ozdrowieńcom, to, to jest element, który jest kluczowy, także zwiększenia tych miana przeciwciał dla, dla, dla tej grupy w porównaniu z osobami, które nie przechorowały, a a się zaszczepiły, to widzimy, że, że jest tutaj różnica, chociaż to nie jest jedyny czynnik, który jest istotny w zakresie dzisiaj mierzenia naszej odporności organizmu. To kolejne pytanie od pana Macieja, kiedy ozdrowieniec może albo powinien przyjąć trzecią dawkę szczepionki, panie profesorze. No o bezpiecze... Zawsze czy nie? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tutaj chyba nie ma przeciwwskazań, żeby przyjął prawie że od razu, bo nawet jeżeli te osoby, które nie wiedzą o tym, przyjęły w trakcie choroby, w żaden sposób na tym nie ucierpiały. Natomiast ze względu na skuteczność chyba warto czekać te 2-3 miesiące, ponieważ tu pojawi się ten efekt, o którym wcześniej wspominałem, organizm po raz kolejny zobaczy zagrożenie i w ten sposób lepiej się nauczy i lepiej się przygotuje na przyszłość. Więc ze, względu, ze względów bezpieczeństwa, moim zdaniem tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby się szczepić nawet zaraz po, ale sensowne by było odczekanie tych dwóch, trzech miesięcy. Do Pana doktora pytanie znowu z gatunku bardzo, bardzo praktycznych. Dlaczego, pyta Pani Natalia, wśród moich znajomych tak dużo osób choruje po trzeciej dawce? Tutaj musimy pamiętać o tym, że ten proces szczepień, który miał miejsce rok temu, plus ten okres półrocznej karencji, gdzie zauważyliśmy, że ten poziom przeciwciał spada, u wielu osób po zaszczepieniu tak naprawdę te osoby jeszcze nie nabrały odporności związanej z boosterem, z tą dawką przypominającą, a tak naprawdę weszły w kontakt z osobą zakażoną i przy im dłużej odwlekamy okres pomiędzy drugą a trzecią dawką, to niebezpieczeństwo rośnie. Szczególnie jeżeli chodzi o szczepionki, chociażby jednodawkowe, które były stosowane i są stosowane, one według zaleceń wymagają bardzo szybkiego doszczepienia drugą dawką, nawet po dwóch miesiącach jest to rekomendowane. Także pamiętajmy o tym, że w zależności od tego, czym. Znajomi byli szczepieni. Jaki okres upłynął pomiędzy drugą a trzecią dawką, przypominającą? To są te czynniki, które nie wiemy, z czego wynika to pytanie. Natomiast jeżeli osoby są zaszczepione o czasie, to Dokładnie. możliwości zachorowania, a w szczególności ciężkiego zachorowania, są praktycznie nieo, nieobecne. No, kolejne pytanie, chyba dość podobne, ale myślę, że nie mniej istotne. Wiele osób przed przyjęciem trzeciej dawki badała ilość. Przeciwciał, aby wiedzieć, jaki jest ich poziom. Po 6-7 miesiącach od przyjęcia ostatniej dawki, w drugiej lub w innych przypadkach pierwszej, okazywało się, że podobnie jak donoszą media, liczba tych przeciwciał spadała praktycznie do zera. Zatem pytanie brzmi, czy trzecia dawka to nie inaczej mówiąc, dawka pierwsza? No nie, dlatego że trzecia dawka jest dawką przypominającą. Proszę pamiętać o tym, że dla nas booster, czyli dawka przypominająca. Jest rzeczą absolutnie normalną. My, praktycznie wszystkie, może wszystkie nie, ale większość szczepionych, jakie wykorzystujemy w medycynie, one mają dziś przewidzianą dawkę przypominającą. Proszę sobie spojrzeć na kalendarz szczepień swoich dzieci. Kiedy widzimy wyraźnie, że mamy ten okres szczepienia podstawowego i po kilku latach podanie dawki przypominającej. A jeżeli chodzi o same przeciwciała, one też nie są dowodem na spadek całkowitej odporności. Ja tutaj przytoczę chociażby przykład szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, gdzie mimo, że przeciwciała spadają często do bardzo niskiego poziomu, to, to, szczy... to, to jednak ta ochrona dalej jest zachowana. Także my tak naprawdę nie wiemy na jak długo wystarczy dawka przypominająca w tej chwili. Musimy zaczekać. Mamy, panie doktorze, pytania Właśnie. z czatu od Bardzo naszych widzów. Proszę, panie słuchaczy. Ja niestety chyba muszę poprosić pana o pomoc, bo <laughs> zapomniałem okularów i, i boję się, że mogę coś pomylić. Nie, pewnie będzie bez okularów łatwiej. Pan Mirek pyta, dlaczego tylko szczepionki mają monopol na leczenie COVID-19, a leczenie lekarstwem jest blokowane, panie profesorze. To może zacznijmy od tego, że szczepionki nie leczą COVID-19. Szczepionki to jest dbanie o swoje zdrowie i tak naprawdę budowanie tej naturalnej odporności, żeby nie doszło do zarażenia. Natomiast prace nad lekami są prowadzone bardzo, bardzo intensywnie. Właściwie od samego początku rozpoczęły się prace nad szczepionkami i nad lekami. Przy szczepionkach mieliśmy gotowe wzorce, w które mogliśmy tylko wstawić elementy. Przy lekach trzeba było zacząć bardzo wcześnie i co najważniejsze w tym momencie już pojawiają się te leki, które są skuteczne. To zajęło bardzo dużo czasu. To zajęło dwa lata, ale chyba jest to i tak rekordowy czas, kiedy udało się stworzyć leki na chorobę zakaźną. Tak szybko. E, te leki w tym momencie, część z nich już wchodzi do kliniki, to jest, no nie będę mówił tutaj nazw, jeden to, jest, to, to są inhibitory konkretnych białek wirusowych i one faktycznie będą zmniejszały ryzyko e, ciężkiego przebiegu. Ale jeszcze raz podkreślę, szczepienie to nie jest leczenie, a leczenie to nie jest szczepienie. Te, dwa, te dwie rzeczy się nie wykluczają, te dwie rzeczy się uzupełniają. Czyli tak naprawdę leczenie ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest szczepionka, a jednocześnie uzupełnia tą szczepionkę, bo jak widzimy. Szczególnie przy nowych wariantach mogą zdarzyć się zachorowanie osób nawet zaszczepionych trzecią dawką. I wtedy można skorzystać właśnie z tego dobrodziejstwa tego, że już te leki mamy, i można zacząć leczyć i zmniejszać ryzyko właśnie śmierci. No właśnie, ta profilaktyka przed leczeniem, przed leczeniem, w jakimś sensie pan Piotr pyta, świadomie się nie zaszczepiłem. Chorowałem na COVID-19 trzy razy, za każdym razem słabiej. Mam naturalne przeciwciała. I się covid nie obawiam. Podobnie jest w przypadku zwykłej grypy, i tak należy to traktować. Trzykrotnie, łagodnie. Pan Piotr, panie profesorze. No gratulujemy, że pan przechorował <grym> łagodnie w każdym razie, natomiast absolutnie no nie, nie gratulujemy braku szczepienia. Oczywiście jest jakaś pewnie szansa, że, że, ka, że tak jak widzimy w tej chwili, no pewne warianty mogą dawać słabszą. Reakcje w sensie patologicznym, natomiast my nie mamy żadnej gwarancji. I tutaj proszę pamiętać o tym, że yy, tak jak wspomniałem wcześniej, przechorowanie zakażenia danym wariantem niestety w większości nie chroni przed kolejnym wariantem, a mamy już wyniki badań, które mówią, że szczepienie, zwłaszcza dawka przypominająca, takie bezpieczeństwo zapewnia, a więc tutaj no. F, f, no jest pan, jest pan szczęśliwy, że pan przechorował łagodnie, no ale wiele osób, które na to liczyły, no niestety nie miały takiego szczęścia. No, dokładnie tak. I jeszcze jedno, jeżeli pan redaktor pozwoli. Tak, tak. Pani Edyta pyta: Eksperci mówią, że testy PCR nie są do masowego testowania, nie są wiarygodne. Wynik pozytywny wyjdzie przy niewielkiej infekcji. Dlaczego? Tak, tak to jest. Dlaczego są używane do diagnozy w takim razie? Testy PCR są testami najczulszymi, także no, nie właśnie. bardzo wiem o co pytającej chodzi, natomiast no, my y, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że do masowego diagnozowania może nie, rzeczywiście, bo, bo jest kwestia przede wszystkim no, dostępności, możliwości wykonania takiego testu, tak jest. ale y, no, jest to jeden z podstawowych testów, jeżeli chodzi o potwierdzenie infekcji. I w tym momencie y, to, co Państwo widzicie, te masowe testowania są przy pomocy testów antygenowych, które... Też czasami powiedzmy, my wiemy, że przy, u osób bez objawów mogą nie dać wyniku dodatniego, ale jednak są lepiej dostępne, lepiej przebadane i bardziej bym chciał, zaadoptowane do celu, w jakim są wykorzystywane. A powiedzmy jeszcze obrazową może naszym widzom, bo może nie wszyscy wiedzą, mimo dwóch lat pandemii. Czym się te testy od siebie różnią? Obydwa testy są wykonywane, badają... Jeden antygen wirusa, natomiast drugi materiał genetyczny wirusa wydzieliny z górnych dróg oddechowych są to jakby są inne. Patyczki, które tak, to są te takie patyczki, które, które, wkładamy albo przeważnie pobieramy z nosogardła, możemy też pobierać z gardła i inne są troszkę wskazania do wykonywania jednego i drugiego rodzaju. Testu. Test antygenowy jest przeznaczony dla pacjentów objawowych w pierwszych dobach objawów, natomiast test PCR-owy może utrzymywać się dodatni długo. Natomiast to, że wykrywamy minimalne ilości materiału genetycznego wirusa w wydzielinie z górnych dróg oddechowych, to nie znaczy, że ten wirus w tym okresie jest zakaźny. Tak naprawdę wirus zakaża, tak jak mamy okres izolacji 10 dni, to jest czas jak najbardziej bezpieczny. Natomiast z początku pandemii, kiedy mieliśmy, nie znaliśmy jeszcze tego wirusa dokładnie i mieliśmy taką definicję ozdrowieństwa, że czekaliśmy na dwa wyniki ujemne PCR-ów, Widzieliśmy to, że PCR dodatni może się u pacjentów utrzymywać nawet 3-4 miesiące, przepraszam. Powstało wiele prac później, w których udowodniono, że ten materiał genetyczny wykrywamy, ale to nie jest okres zakaźności. I dlatego ten test nie jest dobry, żeby długo osoby testować. Tak jest, bardzo dziękujemy już za te pytania na ekranie. Natomiast Chciałbym prosić pana profesora o pytanie od gospodarza naszego spotkania, pana prezydenta. Pan prezydent Andrzej Duda pyta, czy, a jeśli tak, to ile jest ciężkich przypadków zaharowań na COVID u osób zaszczepionych co najmniej dwoma dawkami? To jest pytanie bardzo dobre, ponieważ osoby, które zaszczepiły się dwoma dawkami, wiemy już to, że tracą z czasem tą odporność, dlatego potrzebują tej trzeciej dawki, więc tutaj faktycznie tych przypadków może być dużo. Jeżeli pytamy też o to, ile jest osób ciężko chorych, to warto zaznaczyć to, że tutaj nie chodzi o to o liczbę, bo to jest często mylone, tylko tutaj warto zwrócić uwagę na to, na ile to ryzyko ciężkiej choroby jest zredukowane. To, co widzimy w tym momencie w krajach, które były bardzo dobrze zaszczepione, nawet nie w tym momencie, tylko widzieliśmy jesienią, kiedy Delta, ten poprzedni wariant przed Omikronem, był popularny, to było to, że tam osoby były zaszczepione dwiema dawkami, przyszła delta, ona zaczęła się namnażać, i te osoby zaczęły chorować, ponieważ odporność im spadła. Natomiast, jeżeli popatrzymy na to, co się stało, to tam śmiertelność była na bardzo niskim poziomie znacznie niższym niż to obserwujemy u osób, które chorują po raz pierwszy, czyli takich osób, które nie były wcześniej szczepione. W związku z czym, tak. Odporność po szczepieniach z czasem będzie się zmniejszała, natomiast wydaje się, że przez bardzo długi okres czasu redukuje ryzyko ciężkiej postaci choroby i zgonu. Do, dopytam jeszcze na sekundkę, co sprawia, że właśnie w tych krajach, gdzie jest tak duży procent wyszczepienia, nawet 90%, Ludzie mimo to znów chorują i ta fala jest jeszcze wyższa niż poprzednie. Teraz przyszedł Omikron. To jest nowy wariant, który niestety stało się to, co też wielokrotnie powtarzaliśmy. Pandemia na tyle długo szalała i na tyle długo jej pozwoliliśmy szalać na całym świecie, że powstają warianty. Warianty, które starają się ominąć nasze zabezpieczenia. I właśnie Omikron jest takim wariantem. Mamy sporo szczęścia, bo okazuje się, że właśnie po pierwsze jest nieco łagodniejszy od tych poprzednich wariantów, czyli rzadziej powoduje hospitalizację, ale mamy również szczęście, dlatego że szczepionki co prawda nie chronią tak dobrze właśnie przed samą chorobą. Przy podaniu dawki dodatkowej, dalej ta ochrona jest na dobrym poziomie. Mówi się o tym, że te badania, które są dostępne, mówią o ochronie na poziomie około 70% redukcji ryzyka w ogóle choroby, ale w bardzo dobrym stopniu chronią przed ciężką chorobą i śmiercią. Natomiast no niestety będziemy widzieli wzrosty i widzimy to również w Polsce, widzimy to na całym świecie, ponieważ w tej fazie pandemii będą chorowały osoby zaszczepione, będą chorowali ozdrowieńcy. Tylko że. Pytanie do pana doktora Zaczyńskiego. Tutaj tych pytań jest bardzo dużo. Czy zaszczepieni umierają na COVID-19? Jeśli tak, jak, jaki jest procent takich, takich zgonów w stosunku do ogólnej liczby? Tutaj trzeba zwrócić uwagę na dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze, w pełni wyszczepione osoby, w pełni wyszczepione osoby mogą umrzeć z powodów innych niż COVID, ale mając chociażby stwierdzony antygen, wiremię e, bezobjawową, czyli bez zajęcia płuc, na inne choroby. I to jest jeden odsetek osób, które wliczają się do puli osób dodatnich. Natomiast to są pojedyncze przypadki, które obserwujemy u osób w pełni zaszczepionych trzema dawkami. To jest ewidentny przykład, że trzecia dawka jest dawką zabezpieczającą. Po pierwsze ciężki przebieg i śmierć. Osoby po dwóch dawkach, które były zaszczepione na początku roku i nie zaszczepiły się trzecią dawką, to jest kolejna grupa pacjentów albo czekających, zwlekających z, z tym faktem, niestety one częściej trafiają do, do, do szpitali i, i częściej są hospitalizowane, i te przebiegi są o wiele cięższe. Natomiast te statystyki, które są obserwowane na stronach Ministerstwa Zdrowia w stosunku wyszczepionych i niewyszczepionych pacjentów i ich zgonowości, no to są y, proporcje y, mniej więcej 7-8 do, do 2-3, do tak? czyli, czyli mniej więcej 70-80% osób to są niezaszczepione osoby. Tu kolejne ważne pytanie, hmm. bo myślę, że jesteśmy na takim etapie, sam pan doktor tutaj powiedział, tej piątej fali, ale też i dużych emocji wśród wielu, także myślę i naszych widzów, z jednej i z drugiej strony. Myślę, że, że to tak już długo trwa, że jesteśmy trochę i tym zmęczeni, i dużo jest różnych na pewno, informacji, na pewno, szczególnie tam. w mediach społecznościowych, nie zawsze dobrze weryfikowanych. Więc ważne pytanie, czy prawdopodobna jest hipoteza, że osoby zaszczepione ponoszą winę za niewygasanie wirusa? No bo szczepienia powodują, że wirus mutuje, była delta, jest to mikron, czy wręcz odwrotnie, szczepienia mogą wpływać na ciągłe osłabienie zjadliwości wirusa? mikron się szybko rozprzestrzenia, ale chyba jest słabszy. Kto z Państwa jest gotów? Panie proszę. Profesorze. To znaczy, proszę państwa, my nie, nie przenosimy tego tak za bardzo na osoby niezaszczepione, natomiast zdajemy sobie sprawę, że te warianty wykuwają się niejako u osób z zaburzeniami odporności. I stąd też jest takie, taka teoria, że yy, no, zwłaszcza osoby, które mają problemy z odpornością, powinny być zaszczepione, po pierwsze. Po drugie, zaszczepienie masowe, uzyskanie bardzo dużej odporności może sprawić, że tych zakażeń będzie zdecydowanie mniej, czyli szansa na powstanie nowego wariantu będzie. Będzie dużo mniejsza. A więc tutaj no, myślę, że nie ma jednej odpowiedzi na, na, to, na to pytanie. Myślę, że pan ps. Pyrć, który się zajmuje tym zagadnieniem, też może coś tutaj dorzucić. To może pierwsza sprawa a propos tej genezy nowych wariantów tego stwierdzenia, że szczepionki powodują mutacje. To jest nieprawda. Szczepionki nie zostają w naszym organizmie, one nie działają na wirusa. To, co powoduje tą presję na wirusa, że on próbuje przeżyć, on próbuje przetrwać w naszym organizmie, to jest nasz układ odpornościowy. I ten układ odpornościowy, kiedy się uczy po szczepieniu lub po przechorowaniu, on po prostu stara się zahamować tego wirusa, a wirus stara się mu uciec. Czyli tak samo u zdrowieńców, jak i u osób zaszczepionych, Taka presja będzie. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli nie dojdzie do zakażenia, a to ma na celu zaszczepienie, to ten wirus wtedy nie jest w stanie się namnażać. Jeżeli nie jest w stanie się namnażać, to nie jest w stanie mutować, czy nie jest w stanie się zmieniać. Więc to jest pierwsza rzecz a propos samej genezy wariantów, czyli nie mylmy jakby faktów. To nie jest lek, który się podaje, który działa na wirusa bezpośrednio. To nasz układ odpornościowy daje tą presję na wirusa, który powoduje powstawanie nowych wariantów. Panie prezesie, pytanie w dalszym ciągu o pewne, pewne rzeczy dotyczące no całej, całej istoty pandemii, długości pandemii tego, jak długo z nami koronawirus zostanie. Czy zaszczepienie dużej części populacji mogłoby spowodować, pyta pan Adam, wymarcie, zniknięcie wirusa? Czy podobnie jak grypa, on będzie zawsze z nami? Krótko mówiąc, czy będziemy mogli przejść i kiedy ewentualnie według pana prezesa z pandemii do endemii. No tak ta oczywiście kwestia jest dyskutowana przez naukowców, także w Europejskiej Agencji Leków dyskutujemy na temat dalszej transmisji wirusa u osób też i zaszczepionych i potrzeby tej czwartej dawki. I tutaj Jednomyślnie naukowcy stwierdzają, że e, częstość podawania tych kolejnych boosterów wcale nie musi się przełożyć na skuteczność i na transmisję wirusa. I tu jest, podkreślał to też pan profesor, że e, Pyrć, który mówił, że nie tylko tym jednym elementem jest e, miano przeciwciał, które wytwarzamy. Ta o, o, pamięć immunologiczna, pamięć komórkowa jest niezmiernie istotna. I w swoim ostatnim takim komunikacie Europejska Agencja Leków podała, że jednak będzie planować te kolejne boostery już jako też szczepienie, szczepionki endemiczne, czyli te sezonowe, takie jak mamy przy okazji wirusa grypy. Więc wtedy, kiedy ta potrzeba wzmocnienia układu odpornościowego, miana przeciwciał będzie konieczna przy kolejnych jakichś falach zachorowań, więc myślę, że Bardziej musimy się przyzwyczaić do takiej sytuacji jak przy grypie, czyli szczepień sezonowych. Dokładnie tak. Teraz seria pytań dotyczących bezpieczeństwa, dalej szczepienia u dzieci, u kobiet w ciąży. Jesteśmy jeszcze w tych mediach tradycyjnych, w większości. Będziemy niedługo, pewnie, panie redaktorze, przechodzić. Do internetu, To za 12 minut. Ale do to jeszcze mamy chwilkę. Mamy jeszcze chwilkę czasu. Telewizów. Dokładnie tak. Więc możemy sobie tutaj jeszcze troszkę tych pytań, chcielibyśmy troszkę takich pytań zadać, i tutaj chciałbym prosić panią doktor o, o odpowiedzi na te pytania. Dlaczego zaleca się szczepienie ciężarne wbrew zaleceniom producenta? Dlaczego szczepi się dzieci poniżej. 12 roku życia, pomimo braku zaleceń producenta? To nie jest tak, że jest brak zaleceń producenta no właśnie, w kwestii szczepienia dzieci poniżej 12 roku życia. Szczepionka jest zarejestrowana i stosowana u dzieci powyżej 5 roku życia, i te dzieci zaczęliśmy szczepić w połowie grudnia jest to w charakterystyce produktu leczniczego szczepionki także myślę że autor pytania starą wersję przeczytał starą wersję przeczytał tak. albo przeczytał tą charakterystykę dla osób powyżej 12 roku życia gdzie przede wszystkim jest inna dawka bo dzieci Oczywiście. w przedziale wiekowym 5-11 lat są szczepione dawką 10 mikrogramów czyli znacznie mniejszą, Więc to absolutnie nie jest wbrew, wbrew zaleceniom producenta. To jest szczepionka, która była no, badana i klinicznie, i już są pierwsze prace, mimo że w FDA w Stanach Zjednoczonych. Zarejestrowała tą szczepionkę w październiku, od listopada jest stosowana w Stanach Zjednoczonych. Ponad 9 milionów dzieci jest zaszczepionych, i pierwsze prace jakieś ukazały, to była ilość dzieci 8,7 miliona dokładnie. I tam 8 ,7 określono 8,7 miliona, 8 ,7 miliona dzieci. dzieci zaszczepionych od raz. początku listopada do mniej więcej połowy grudnia. I tam określono dokładnie i bezpieczeństwo i skuteczność działania szczepionki i jak najbardziej szczepionka w tej grupie wiekowej jest bardzo bezpieczna. Znacznie mniejszą ilość nawet tych łagodnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych typu zmęczenie, ból głowy, ból ręki po iniekcji te objawy występują znacznie, znacznie rzadziej i są łagodniejsze u dzieci i zdecydowanie mniej w ogóle się zarejestrowano niepożądanych odczynów poszczepiennych. A rozumiem pani opór rodziców, bo ja niedokrotnie słyszałem, po co te małe dzieci szczepić. Takie małe dziecko po pierwsze nie choruje, nie przynosi, a nawet jak zachoruje, to może i lepiej dla niego, a po drugie zachoruje, ale słabo. Tak myśleliśmy na początku pandemii. Rzeczywiście pierwsze doniesienia były takie, że dzieci chorują bardzo rzadko, że chorują bardzo łagodnie, i były nawet takie doniesienia, że dzieci nie biorą udziału w transmisji wirusa. Później to życie zweryfikowało okazało się, że Dzieci mogą chorować ciężko, a najbardziej nam to pokazała czwarta fala, gdzie było rzeczywiście bardzo dużo ciężkich przebiegów u dzieci, bardzo dużo hospitalizacji, również są zgony wśród dzieci. W Polsce jest to kilkadziesiąt zgonów, natomiast w Stanach Zjednoczonych około tysiąca zgonów. Z powodu ostrego COVID, jak również powikłań COVID, czyli tutaj głównie ostre powikłanie, czyli PIMS, czyli wieluukładowa. Reakcja zapalna, w przebiegu której dzieci są hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii, w przebiegu której dzieci mogą zginąć. Więc to nie jest całkiem tak, że. Dzieci całkowicie łagodnie chorują, i o każde dziecko powinniśmy walczyć. Nie można powiedzieć, że mało jest zgonów wśród dzieci, to nie musimy dzieci szczepić. O każde Dokładnie. życie Dokładnie. musimy walczyć. Mamy chorobę ciężką, którą, i mamy skuteczną, bezpieczną szczepionkę. Nie ma powodu, żebyśmy jej nie stosowali. Poza tym, jeszcze u dzieci jest kwestia kwarantanny, izolacji, lockdownu, wszystkiego tego, o czym mówimy. My w tym momencie widzimy w praktyce, przyjmujemy pacjentów po próbach samobójczych. Niestety, niektóre z tych prób samobójczych są skuteczne, i to również musimy dodać do tej ilości zgonów i również o tym musimy myśleć podejmując decyzję o szczepieniu dzieci. Szczepionka wśród dzieci jest bardzo bezpieczna. Dzieci szczepimy od pierwszych dni życia tak naprawdę. Nie mamy się czego obawiać, nie ma powodu, żeby dzieci nie szczepić. Bardzo bardzo dziękuję pani doktor. Bardzo bardzo dziękuję za tą odpowiedź. I jeszcze dopytam o ciężarnych, o szczepienia ciężarnych. Jeśli możemy wrócić Ciężarne mogą chorować bardzo ciężko. To, co już tutaj dzisiaj zostało tak powiedziane, mieliśmy wiedzę również z mediów o bardzo ciężkich przebiegach. Musimy pamiętać też o tym, że ciężarne, jeżeli zostają zaszczepione, to one wytwarzają przeciwciała, które przechodzą przez łożysko i przekazują te przeciwciała dzieciom. W tej chwili trwają badania kliniczne w grupie wiekowej powyżej 6 miesięcy, między 6 miesięcy a 5 lat życia. Natomiast dzieci do 6 miesiąca życia mogą być chronione właśnie w ten sposób, że otrzymują przeciwciała od matek, zresztą nie tylko przed covidem, tak dzieci są chronione również przed innymi chorobami zakaźnymi, te przeciwciała się utrzymują. Natomiast teraz to co mamy już to są doniesienia z ostatnich tygodni, czyli fala piąta Omikron, mamy bardzo dużo dzieci hospitalizowanych w tej najmłodszej grupie wiekowej, poniżej roku, dzieci kilkutygodniowe, kilkumiesięczne, więc musimy o tym wszystkim pamiętać podejmując te decyzje. Kolejne pytanie też chyba do Pani doktor, od pani Marzeny, która pyta, czy można się zaszczepić karmiąc piersią, czy to będzie bezpieczne dla dziecka. Czy powinnam się, pyta pani Marzena w tej sprawie, indywidualnie kontaktować z pediatrą? Nie tylko można, ale trzeba się zaszczepić karmiąc piersią. Jeżeli wypada ten czas szczepienia, to jak najbardziej się szczepimy, jak najszybciej. Właśnie, jak przebiega hospitalizacja u dzieci? Jaki jest przebieg? To oto jest bardzo często, bardzo dużo jest pytań. Jak wygląda ten przebieg? Czym różni się na przykład od przebiegu w przypadku hospitalizacji osób dorosłych? Jeśli chodzi o dzieci, to każda fala jest inna. U dzieci mniej potrafimy przewidzieć, które zachorują ciężko. Oczywiście jest lista chorób, lista stanów, gdzie spodziewamy się tego cięższego przebiegu COVID-19 u dzieci, ale nie jest to aż tak proste jak u dorosłych, gdzie ryzyko rośnie głównie z wiekiem. W czwartej fali, gdzie hospitalizowaliśmy najwięcej ciężko chorych dzieci, nastolatkowie, szczególnie nastolatkowie z nadwagą, chorowali podobnie jak osoby dorosłe. Z zajęciem płuc 80-90%, ale mieliśmy też pacjentów młodych, wysportowanych chłopców, 16-letnich, którzy również chorowali ciężko i mieli 80-90% zajęcia płuc, więc to nie jest do końca do przewidzenia. Dzieci chorują inaczej, szczególnie te młodsze dzieci, dlatego że dzieci w ogóle chorują inaczej na choroby zakaźne. Dziecko niemowlę, Dziecko kilkuletnie przeważnie zawsze choruje inaczej. Inne były wskazania też do hospitalizacji. Mniej było w tym mniej młodszych grupach wiekowych takich ciężkich zapaleń płuc, natomiast więcej było stanów przebiegających z odwodnieniem z powodu wysokiej gorączki, zaprzestania jedzenia, picia. Dużo u dzieci było też objawów z przewodu pokarmowego. No, i mieliśmy również dzieci, dużą grupę dzieci z objawami neurologicznymi, dzieci po drgawkach, z niedowładami. Jeszcze króciutko, dopytam, jak duży procent chorujących dzieci, to są te dzieci już zaszczepione? To są wyjątki, że dzieci zaszczepione wymagają hospitalizacji. W moim oddziale mieliśmy na kilkaset dzieci, dwoje dzieci, które były zaszczepione, ale one wymagały hospitalizacji z innych powodów. Jedno miało problem chirurgiczny, drugie było, już nie pamiętam w tej chwili, ale było chyba po jakimś wypadku komunikacyjnym. To były dzieci, u których test wypadł dodatnio, więc one wymagały izolacji, ale przyczyna hospitalizacji była zupełnie inna. Patrzę na zegarek i chyba to będzie ostatnie pytanie, panie doktorze, w tej części telewizyjnej, ale zobaczymy. Tak jest, ale, ale zadam je znowu z ogromną przyjemnością, bo, bo mamy pytanie po raz kolejny od gospodarza naszego spotkania, od pana prezydenta. Pan prezydent pyta właśnie, ile jest ciężkich przypadków COVID u dzieci niezaszczepionych poniżej 12 roku życia? I skoro szczepionka chroni tylko przed ciężkim przebiegiem, to po co szczepić dzieci? Hospitalizujemy dzieci z powodu COVID-19 od pierwszych, tak naprawdę, godzin życia czasem, do 18 roku życia w zasadzie w każdym wieku. Część tych dzieci choruje ciężko. Te dzieci wymagają hospitalizacji. Nawet jeżeli łagodnie przejdą ostrą fazę COVID-19, to później występują powikłania. Występują powikłania ostre, właśnie PIMS, i występują powikłania przewlekłe. No i wszystkie te problemy, z którymi się borykamy u dzieci, wynikające z pandemii, z pewnych problemów społecznych, edukacyjnych, psychologicznych. My w tym momencie mamy problem z przekazaniem dziecka. Do oddziałów psychiatrycznych, dziecko po próbie samobójczej z ciężką depresją. To nam, to nam spowodował COVID, to nam spowodowała ta pandemia strach też dziecka o, o najbliższych, strach o siebie, bo dzieci czytają wiadomość i wiedzą, że różne rzeczy się mogą zdarzyć. Także nie wszystkie dzieci chorują łagodnie. Możemy nabyć odporność dwoma drogami, poprzez przechorowanie i poprzez szczepienie, ale ci, którzy giną w trakcie choroby nie wytworzą odporności. Ostatnie pytanie, bo chyba jeszcze mamy 30 sekund. Dlaczego nie są objęte szczepieniem dzieci poniżej 5 roku życia? Pyta Pani Katarzyna. Tak jak już wspomniałam, jest, teraz są badania kliniczne. W grupie wiekowej między 6 miesięcy a 5 lat, jak one się zakończą, to szczepionka prawdopodobnie w tej grupie wiekowej również okaże się bezpieczna, skuteczna i zostanie wprowadzona. Szanowni Państwo, powoli chyba będziemy żegnali się z naszymi widzami. Panie doktorze, jakie są Pana wnioski? Dowiedział się Pan więcej? Dowiedziałem sam tak się ekspertem. dużo więcej. Myślę, że nasi widzowie dowiedzieli się też bardzo dużo od naszych ekspertów. Bardzo za wszystkie pytania serdecznie dziękujemy i zapraszamy na część dalszą, bo. Nie, nie, jest to, nie jest to koniec naszej debaty o pandemii, o COVID-19. Dla mnie cenna jest ta wiedza, która z tego pytania dzisiejszego wynika, że po prostu uczymy się wszyscy cały czas. Państwo eksperci również. Kłaniamy się telewizom i zapraszamy za moment do internetu. Tam cały czas jesteśmy i też czekamy na pytanie od naszych widzów i słuchaczy. Chyba możemy zaczynać. Tak jest. Czy może pan, panie doktorze raz jeszcze przedstawi naszych gości dla pewności? Tak jest. Czy Przed, nie? Przedstawię, może, przedstawię, chociaż może myślę, to, że wszyscy są nowi Państwo z nami. Nowi. Właśnie. Jeszcze raz wobec tego pozwolę sobie przedstawić. Pani doktor Lidia Stopyra, lekarz kierujący oddziałem chorób infekcyjnych i pediatrii. Szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Dzień dobry. Pan dr Grzegorz Cesak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków. Witam serdecznie. Pan profesor Krzysztof Pyrć, Uniwersytet Jagielloński, pan profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik katedry i kliniki chorób zakaźnych Uniwersytet Medyczny Lublin. Dzień dobry I... jeszcze raz. Pan dr Artur Zaczyński, neurochirurg, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWIA. Dobry wieczór. To teraz chyba czas na pytania z cyklu Lekarstwo. Mówiliśmy bardzo dużo o szczepieniach. Teraz są pytania od naszych, no, chciałbym powiedzieć, widzów, ale nie tylko widzów, słuchaczy, tych wszystkich, którzy byli zainteresowani i od wczoraj wysyłali na adres Kancelarii Prezydenta te pytania. To jest pytanie od chyba pana Damiana, jeśli dobrze czytam. Podobno na wirusy nie ma lekarstwa. Na czym yy, więc polega leczenie w przypadku zarażenia SARS-CoV-2, panie profesorze? Może do pana skieruję to pytanie. No przede wszystkim pierwsze zdanie bardzo krzywdzące, dlatego że my mamy liczne lekarstwa przeciwwirusowe. Nie będę tu przypominał, jakie, jakie choroby wirusowe możemy leczyć przyczynowo. Natomiast jeżeli chodzi o COVID-19, problem jest taki, że to jest choroba na tyle złożona, że my leczenie przeciwwirusowe tak naprawdę ograniczamy do pierwszego okresu. Mówimy w tej chwili pierwszych pięć dni, prawda, jak najwcześniej. I te lekarstwa już są, to już wspominaliśmy dzisiaj, że są lekarstwa, które działają bezpośrednio na wirusa, one blokują pewne enzymy wirusowe. Są również lekarstwa, które polegają na tym, że są to przeciwciała monoklonalne, a więc te, które łączą się z tym wirusem. Tutaj widzimy niestety, że pojawienie się tego omikrona sprawiło, że te, ta grupa lekarstw staje się mniej przydatna. Ale, ale jeżeli chodzi o leczenie, naprawdę mamy tutaj coś do zaoferowania, przy czym trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę najczęściej leczymy te osoby, które mają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Oczywiście druga grupa lekarstw to są lekarstwa stosowane już w tym okresie późniejszym, kiedy niestety dochodzi do ciężkiego uszkodzenia organizmu wielonarządowego i kiedy musimy leczyć jak gdyby konsekwencje tego zakażenia. Panie profesorze, to jeszcze dopytam, czy jednocześnie z pracą nad szczepionkami prowadzone są badania, i na jaką skalę, jeśli chodzi o leki? No oczywiście tak badania są prowadzone, coraz nowe leki są brane pod uwagę. Skala jest na pewno mniejsza niż w przypadku szczepionek, bo proszę pamiętać, że szczepimy osoby zdrowe. A jeżeli chodzi o leczenie, to badania kliniczne polegają na leczeniu osób chorych, a więc kwalifikacja, to pan doktor Cesak już o tym mówi. kwalifikacja do prób ze szczepionkami jest zdecydowanie łatwiejsza niż do prób z y, pacjentów chorych, dlatego że tam wyznaczenie pewnych y, grup badanych nie jest takie do końca proste. Ale te prace są prowadzone. Liczne, może liczne to złe słowa, ale jest co najmniej kilka leków, które już mają autoryzację. FDA czy EMY, czyli tych agencji regulatorowych amerykańskich czy europejskich. Wiem, że są yy inne leki w tej chwili w procesie oceny, a więc myślę, że te lekarstwa będą, ale jeszcze raz w tym miejscu podkreślmy, lekarstwa nie zastąpią szczepionki, szczepionka nie zastąpi lekarstwa. Także no, prędzej szczepionka zastąpi lekarstwa niż lekarstwa-szczepionkę, dlatego że jeżeli zapobiegniemy chorobie, no to lekarstwo nie będzie wtedy potrzebne. Jeżeli mogę. To... No właśnie. Uprosimy. Oczywiście Europejska Agencja Leków ma też w, takie narzędzie jak doradztwo naukowe i Muszę powiedzieć, że jest ponad 100 leków, które oczekują, które są kandydatami na lek przeciw COVID, więc jest to duża gama. Dzisiaj została zarejestrowana przez Europejską Agencję Leków wspomniany właśnie inhibitor. Nie będę już mówił dokładnie nazwy produktu leczniczego, ale rzeczywiście jest to lek przeciwwirusowy, ustny. Które oczywiście jest skierowany do osób, które mają progresję, prawdopodobnie są progresję do ciężkiego COVID, czyli z takim dobrym uzupełnieniem szczepionki, ale tak jak mówiłem, tych preparatów. W oczekiwaniu jest sporo i ten proces e, badania leku syntetycznego czasami rzeczywiście trwa dłużej niż nawet takie szczepionki, która wcześniej już miała sprawdzoną technologię. To dopytam jeszcze, czy mamy w Polsce dostęp taki sam równy do leków jak na zachodzie, czy mniejszy? Polska uczestniczy w systemie zakupu zarówno szczepionek, jak i produktów leczniczych leków przeciw COVID-19, w unijnych systemach zakupu i rzeczywiście tu solidarnie dość podchodzimy ze wszystkimi krajami członkowskimi, i te zakupy są wspólne. Więc jest taki solidarny zakup, zarówno zarówno szczepionek, jak i leków, i rzeczywiście tutaj te leki przeciwwirusowe, które za chwilkę wejdą do, do, do obrotu, rzeczywiście Polska też będzie partycypować. Super. I do pana profesora pierwsze pytanie o leki w dalszym ciągu. Czy jest możliwe stworzenie jednego lekarstwa na COVID? Czy bardziej prawdopodobne jest, że chorzy będą leczeni różnymi far farmaceutykami? I, te, I teraz w zależności od czego, w zależności od mutacji wirusa pytają yy, internauci, czy też cech osoby chorującej. Mhm. No jeżeli mówimy o lekach takich stricte przeciwwirusowych, czyli te, które mają działać na tym wczesnym etapie, hamując zakażenie wirusowe, to tutaj celem jest stosowanie jednego produktu. W tym momencie, tak jak Pan Prezes powiedział, rozwijane jest cała masa produktów leczniczych, które będą wchodziły do użytku. To nie oznacza, że one wszystkie będą musiały być stosowane u chorych, tylko oznacza to, że będziemy mieli różnorodność. Co więcej, będziemy w niektórych przypadkach mogli stosować na przykład dwa leki jednocześnie, co prawda. Podobnie jeszcze podniesie jej skuteczność. I z takim trybem leczenia mamy na przykład do czynienia przy zakażeniach wirusem HIV, przy AIDS, gdzie stosuje się kilka różnych leków, żeby tak uniknąć jest. uniknąć tego namnażania się wirusa, uniknąć jego ewolucji, żeby one nie traciły efektywności. Także tutaj spektrum tego, czym będziemy dysponować, będzie na pewno bardzo duże. Na pewno część tych leków będzie z czasem wychodziła z użytku, tak jak na przykład te przeciwciała monoklonalne, które zostały zarejestrowane, które były bardzo skuteczne. Niestety przy nowych wariantach one tracą. Efektywność. i to się prawdopodobnie nie będzie działo, ale dzięki tak dużej różnorodności no, będziemy cały czas dysponowali bardzo dużym arsenałem, który no, w mojej ocenie pozwoli faktycznie zadziałać. Nie zastąpi szczepionek, ale uzupełni je przez długi, długi czas. Kolejne pytanie chyba też do Pana, Panie Profesorze. Kiedy będą dostępne leki, by leczyć sars 2 by wrócić do normalności, pyta Pani Karolina, bo ludzie... Na całym świecie właściwie żyją w ciągłym strachu i niepewności. To jest chyba takie bardziej pytanie o losy pandemii, ponieważ same leki nam nie pozwolą wrócić do normalności, ale właśnie szczepienia, to co się w tym momencie wydarza, to na co wszyscy mamy nadzieję, że przejdziemy z pandemią do takiej fazy, kiedy przestanie ona być problemem społecznym, przestanie ona paraliżować. Nasze szkoły, nasze interesy, nasze życie codzienne, czy służbę zdrowia, a zostanie z nami wirus w postaci takiego problemu stricte medycznego. Ten wirus nie zniknie. On będzie cały czas zabijał ludzi, i tutaj leki przyjdą z pomocą, tak naprawdę, żeby zmniejszyć to. No ale przyzna pan, że lek da poczucie bezpieczeństwa ludziom, prawda, że będą mieli pewność, że. Raczej te leki z tego mają, wyjdą obronną ręką. Te leki nie mają stuprocentowej efektywności. To nie są leki, które podamy i działa, i ktoś jest, idzie do domu, jest zdrowy. Tutaj trzeba podać je bardzo wcześnie, żeby one zadziałały. Bardzo często będą podawane za późno i nie uratują tego życia I te produkty, które teraz wchodzą, one działają, one bardzo dobrze działają, ale to jest redukcja. Ryzyka ciężkiego przebiegu 30%, w niektórych przypadkach 90%. Mówimy o badaniach klinicznych, jak to wyjdzie w świecie rzeczywistym, zobaczymy. Natomiast nie oczekujmy, że leki dadzą nam taki wyłącznik, wyłączamy pandemię. My jesteśmy blisko dzięki szczepieniom, dzięki temu wysiłkowi ostatnich dwóch lat, a jesteśmy blisko końca pandemii, ale leki nam pomogą wrócić do tej normalności, czy może inaczej, pomogą nam zmniejszyć koszty powrotu do normalności. Tak jest. Jeszcze, jeszcze pytanie o leki, w zasadzie o plan badań i tworzenie leków w oparciu o socze, o zdrowieńców, panie profesorze. Tak, rzeczywiście prowadziliśmy takie badania i tak jak ogłosiliśmy jakieś dwa miesiące temu. Yy, niestety, podanie tego preparatu na, w, w, u pacjentów hospitalizowanych już yy, no nie doprowadzało jak gdyby do poprawienia yy, efektów terapii. My oczywiście dołączaliśmy to, to, yy, bada, ten, ten preparat do tak zwanego standardu terapeutycznego, czyli to pacjenci tak naprawdę byli leczeni innymi lekami, czyli nie uzyskaliśmy jak gdyby dowodu na wartość dodaną. Natomiast to, czego nauczyliśmy się w ciągu tej pandemii, tak naprawdę w ciągu tych ostatnich miesięcy, to jest właśnie przesunięcie tego okresu stosowania leków o potencjalnym działaniu przeciwirusowym na okres wcześniejszy. To, proszę Państwa, te przeciwciała monoklonalne, o których dzisiaj rozmawiamy, tam też zaczynano badania od fazy hospitalizacji, a więc od osób, które były przyjmowane z umiarkowanym, bo ciężkim COVID-19. A więc my musimy troszeczkę inaczej spojrzeć na zastosowanie tego typu preparatów. No pytanie, czy w dobie tych wariantów takie preparaty mają w ogóle sens, no bo skoro przeciwciała noklonalne nie mają, to pytanie, czy, czy tego typu preparaty, czy, te, czy osocze ma w tym momencie sens. My na razie osocze wyjęliśmy z rekomendacji naszej, zresztą większość rekomendacji tak, tak nie zaleca stosowanie osocza, aczkolwiek ja uważam, że na początkowym etapie pandemii jakiś efekt jednak stosowania tego osocza był. Kolejne pytanie z tej serii, chyba tak to trzeba powiedzieć. Pan Adam pyta, i słusznie, dlaczego pracowanie szczepionki przeciw COVID trwało relatywnie krótko, a badania skuteczności leków trwają tak długo, panie profesorze? Znowu bardzo dobre pytanie. Wymaga cofnięcia się troszkę do tego, jak te szczepionki są tworzone. Szczepionki mRNA były tworzone na technologii, która już istniała. Była gotowa szczepionka i trzeba było wstawić w tą szczepionkę element, czyli gen, który. Koduje białko, właśnie spike, i cała machina, właściwie badań, ruszyła w styczniu 2020 roku. Zaraz po pojawieniu się wirusa tak naprawdę można było rozpocząć, dlatego, że mieliśmy gotową technologię, czy szczepionek wektorowych, czy szczepionek mRNA. Także ten czas, który upłynął, ten rok, który upłynął, to był czas przeznaczony wyłącznie na to, żeby upewnić się, sprawdzić. Czy te szczepionki są skuteczne i czy są bezpieczne, co jest chyba jeszcze ważniejsze. W przypadku leków nie mieliśmy takiego komfortu, dlatego że leki trzeba stworzyć do każdego wirusa indywidualnie. Czyli trzeba de facto metodą prób i błędów, szukając tej igły siana, która zahamuje dany fragment wirusa zahamuje dany element, dany enzym wirusa, trzeba tą, ten, tą cząsteczkę znaleźć. Dopiero jak ją znajdziemy, my stajemy w tym punkcie styczeń 2020 i po prostu ten czas no, był dłuższy. Do pana doktora pytanie od pana Bartka z Warszawy. Panie doktorze, dlaczego nie powstał taki pakiet leków, suplementów, taka apteczka pierwszej pomocy? Takie państwo jak Salwador wprowadza, czy wprowadziło um, przeciwko COVID-19 dla swoich um, pacjentów, dla swoich obywateli. Dlaczego nie powstało u nas? Znaczy tutaj musimy zwrócić uwagę, czy, czy mówimy o terapii domowej bądź suplementami, tak. e, które się pojawiają w tej chwili w aptekach, a które nie stanowią nic innego w składzie niż dotychczasowa e, mikstura witamin e, bądź wyciągu z różnych ziół. Natomiast leki w tej chwili wchodzą e, tak naprawdę do użytku i ten użytek jest. Odpowiednio reglamentowany do osób, które wymagają tego leczenia. To muszą lekarze decydować. I uważam, że trzymanie w domowej apteczce w tej chwili leków, o których zastosowaniu nie mamy pojęcia bez pomocy lekarskiej, jest bezzasadne. Oczywiście. Kolejne pytanie teraz: Pan Waldemar, dlaczego nadal nie leczymy COVID? Czy lepiej nic nie robić, by ludzie umierali, czy stosować na przykład amantadynę, znaną od 60 lat? Proszę Państwa, no mówiliśmy o tym, że leczymy COVID, to nie jest tak, że my COVID nie leczymy, tylko leczymy lekami, które mają udowodnioną skuteczność. Mamy dwie grupy leków. Mamy leki objawowe, a więc w momencie, kiedy pacjent ma lekki przebieg COVID-19 albo ma taki powiedzmy sobie skąp objawowy i wtedy zaleca lekarz rodzinny po zbadaniu, po ocenie pacjenta, po ocenie ryzyka, to proszę pamiętać, że pacjenci są różni, mają różne choroby przewlekłe, różne zagrożenia. To nie może być taki no, jeden szablon dla wszystkich pacjentów. I wtedy, wtedy można stosować leki objawowe i mamy pulę leków przeciwwirusowych, które służą do, do leczenia... Pacjentów, u których istnieje ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. To jest tak naprawdę kwestia ostatnich miesięcy, jak słyszeliśmy dzisiaj kolejny lek został wprowadzony, a więc to, to już się dzieje tu i teraz, w tej chwili z, z tym leczeniem. Natomiast jest to kwestia w tej chwili tylko i wyłącznie logistyczna dystrybucji tych leków do pacjentów. Natomiast wracając do amantadyny, to jest. No, temat podnoszony od wielu, wielu miesięcy. Pamiętajmy, że my możemy zgodnie ze sztuką lekarską stosować tylko leki, które mają udowodnione działanie i które są prze przewidziane do leczenia danej jednostki chorobowej. No nie możemy sobie stosować leków tylko dlatego, że jednemu pomógł, bo jednemu pomógł, a drugiemu nie pomógł. Prawda? Także tutaj bym zalecał bardzo dużą ostrożność. Jeżeli będą dowody w postaci badań klinicznych na skuteczność tego czy innego preparatu, to takie leki później są rozpatrywane przez Europejską Agencję Lekową. Dokładnie no, tak. Bardzo dziękuję. Rzecz Bardzo prosimy. ...leków, które stały się medialne i stały się sławne, posługując się właśnie przykładem amatadyny. W tym momencie trwają jeszcze badania kliniczne, które może coś udowodnią, może udowodnią, że one faktycznie działa, natomiast do tej pory te dane, które mamy, można podzielić na dwie grupy. Dane z laboratorium, i dane właśnie z badań klinicznych. Dane z laboratorium mówią, że amantadyna w stężeniu, które może być osiągnięte w organizmie człowieka bez zabicia tego człowieka, czy bez efektu toksycznego, w takich stężeniach ta mantadena nie, nie działa. W znacznie wyższych stężeniach ona działa, tylko że wtedy jest po prostu trucizną. I tak samo, trochę jakby mówić, że etanol działa na wirusa, w związku z czym możemy go w ten sposób wyleczyć. Dochodzimy do pewnych absurdów. Natomiast badania kliniczne, które były przeprowadzone, nie mówię tutaj o obserwacjach, tylko faktycznie badaniach klinicznych, wykazały brak efektywności. Więc tak, jak mówię, to jest tak samo jak ze Nauka się rozwija, natomiast na ten moment mamy bardzo dużo danych z różnych etapów, że po prostu tutaj ta aktywność no, nie jest rzeczywista. Zresztą identyczna sytuacja jest z ivermektyną gdzie dokładnie dokładnie, ten, tak. dokładnie, dokładnie tak samo. Tak czyli samo. w niskich stężeniach nie działa, a w stężeniach toksycznych może działać, przynajmniej w laboratorium. Porozmawiamy trochę, proszę Państwa, o testach, bo to jest bardzo duża grupa pytań od, od naszych telewizów, słuchaczy, internautów, może pani doktor. Pytanie jest takie czy możliwe jest, że testy wykonywane w celu potwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2 wskazują wynik pozytywny w przypadku zakażenia wirusem grypy lub innym? Tak, zdarzają się tak zwane fałszywie dodatnie testy, to niekoniecznie jest związane z reakcjami krzyżowymi, natomiast w praktyce my widzimy to tak, że jak przyjmujemy dziennie mniej więcej 10-15. Dzieci z COVID-19 do mojego oddziału, to raz dziennie albo raz na dwa dni nam się zdarza, że test antygenowy, który był dodatni, wykonany w karetce pogotowia albo wykonany na sorze jakiegoś innego szpitala, u nas się nie potwierdza. Także my wiemy o tym, weryfikujemy to. I diagnoza w medycynie to nie jest tylko wynik testu. Na diagnozę się składa wywiad, w tym epidemiologiczny. Badanie fizykalne pacjenta, badania dodatkowe i wynik testu. I razem to wszystko rozpatrując, możemy postawić rozpoznanie. Zmierzamy powoli ku końcowi, więc ja może zgrupuję kilka pytań, bo one są bardzo podobne i też chyba do pani doktor je skieruję. Czy witamina D pomaga zapobiegać skażeniu COVID-19? Jak można wzmocnić naszą odporność, aby minimalizować ryzyko? Dlaczego nie promuje się to kolejne pytanie zdrowego trybu życia, który wzmocni organizm? Przecież koronawirus taki czy inny będzie już zawsze, jak i inne choroby. Może warto jednak zacząć naprawdę uświadamiać ludzi, jak ważne są ruch na świeżym powietrzu, dobre odżywianie, witaminy. Oraz odpoczynek. Pytanie, czy to wystarczy, żeby się nie zarazić? Zaczynając od witaminy D3, rzeczywiście pojawiły się na pewnym etapie prace, w których udowodniono, że znaczny niedobór witaminy D3 wpływał na ciężkość choroby w ten sposób, że u tych pacjentów przebieg choroby był cięższy. Natomiast to nie znaczy, że wszyscy mają zażywać witaminę D3, dlatego że hiperwitaminoza D3 jest również niebezpieczna. My mamy cały czas zdrowo się odżywiać, prowadzić zdrowy tryb życia. I mieć prawidłowe poziomy witamin w organizmie. Natomiast to nie polega na tym, że w przypadku choroby zażywamy olbrzymie dawki witamin, bo część witamin jest toksyczna w dawkach nadmiernych. Jeśli chodzi o kolejne pytanie, koniecznie się zgodzę z tym, że nie promuje się u nas teraz w społeczeństwie zdrowego trybu życia, bo myślę, że to jest dość teraz dobrze promowane, zarówno w kwestii, wysiłku fizycznego sportu, jak i zdrowego odżywiania. Natomiast pierwsi pacjenci, jakich pamiętam z pandemii, pierwsi pacjenci, które do nas trafili do Małopolski marzec 2020 roku, to byli pacjenci, którzy wrócili z nart w Lombardii, wysportowani, dobrze odżywiający się i wcale nie starzy. Także dbajmy o siebie, natomiast to nam nie daje gwarancji. Gwarancje na to, że nie będziemy chorować ciężko i nie umrzemy, daje nam szczepienie. No właśnie, medycyna zdrowego stylu życia jest bardzo potrzebna oczywiście, ale też potrzebna. Też obok tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy ze szczepieniami, włącznie. Teraz troszkę jeszcze porozmawiajmy o nopach, o nieprawidłowych odczynach poszczepionych. Panie prezesie, jak dużo jest tych odczynów poszczepionych w związku z przyjęciem szczepionki? Znaczy może na wstępie trzeba powiedzieć, że tu uspokoić wszystkich Koniec. słuchaczy, że system działania, monitorowania działań niepożądanych jest ściśle uregulowany i wszystkie agencje europejskie razem z Europejską Agencją Leków Próbujemy wyłowić wszystkie nowe sygnały. Sygnał to jest nowe działanie niepożądane. Musimy powiedzieć, że częstotliwość wystąpienia tych ciężkich działań niepożądanych jest ultra rzadkie. Pamiętajmy, że to jest bodajże na poziomie 3000% pojawienia się ciężkiego nopu. Przy tak dużej liczbie podanych dawek na świecie, to jest ponad 9,5 miliarda, ponad 51 milionów w, w Polsce. Same działania niepożądane są na poziomie z dwóch setnych procenta. Pamiętajmy też, że te działania wśród tych działań niepożądanych, które się pojawiają, około 3% tylko dotyczy właśnie tych ciężkich działań niepożądanych, więc e, Szczepionki są bezpieczne, e, są ściśle monitorowane, i jeżeli cokolwiek by się pojawiło, że e, ten stosunek korzyści do ryzyka byłby niewłaściwy, że więcej niesie ze sobą ryzyko od szczepionka. Europejska Agencja Leków natychmiast wycofa taką szczepionkę. Więc tu musimy być spokojni: szczepionki są naprawdę bezpieczne, a jeszcze bardziej bezpieczne są w grupie wiekowej tych młodszych pacjentów. Młodszych pacjentów, bardzo dziękuję. To może Artur Zaczyński, bo dawno nie zabiera głosu. Podobne pytanie: Czy prowadzone są statystyki dotyczące osób, u których szczepienie spowodowało poważne powikłania? Jeśli tak, to jakie one są? Czy są publikowane i dostępne? W internecie. No ja dodam, jak pewnie wszyscy wiemy, w internecie jest bardzo dużo różnych sytuacji opisanych, no, komplikacje potem można przeczytać, są gigantyczne. Na, na pewno tutaj, a propos y, dostępu do wiedzy, my jesteśmy przesyceni przesyceni informacjami. Na pewno jeżeli korzystać to z fachowych czasopis, z literatury fachowej, na której opierają się specjaliści, nie powoływać się na doniesienia medialne, że w jakimś uniwersytecie, w jakimś kraju. Naukowcy, bo to są dane kompletnie nic no, a nieznaczące. W kolejce, że tam synowa coś, ktoś ziemiański. No zachorował. tak, to. albo u sąsiadów, moich przyjaciół. I co wtedy? No to niestety, no ale to są, to są rzeczy tak zwany, marketing szeptany. Mhm. Natomiast trzeba tylko i wyłącznie opierać się o fa, literaturę fachową. Jeżeli nie umiemy jej czytać, to słuchajmy specjalistów. Jeżeli chodzi o dane dotyczące zachorowań pacjentów zaszczepionych, to takie dane są prowadzone. Musimy pamiętać o tym, że nasza genetyka jako Polaków jest troszeczkę inna niż genetyka amerykańska czy genetyka z innych krajów, więc i te przebiegi, nasz, nasz, nasza reakcja na szczepienie oraz reakcja na następujące... Mutacje po sobie będzie inna. My w tej chwili prowadzimy rejestr osób zaszczepionych, hospitalizowanych w szpitalu przy ulicy Wołoskiej oraz w szpitalu tymczasowym, gdzie przebiegi są lżejsze, tak. ale zdarzają się osoby i, i mamy grupę oczywiście jest to grupa o wiele mniejsza niż wolumen wszystkich hospitalizacji i myślę, że te publikacje pojawią się. Na, 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 w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi o naszą grupę, natomiast tych publikacji jest sporo. Jednoznacznie wynika, że odsetek osób zaszczepionych e, przechodzi COVID łagodnie, a szczególnie rzadko zdarzają się przypadki, które przebiegają ciężko u osób w pełni zaszczepionych trzema dawkami. A jeśli jest to przebieg ciężki, to nie jest związany głównie z chorobą koronawirusową, tylko z innymi schorzeniami, a koronawirus jest. Jakby rzeczą wtórną do stwierdzenia potrzeby hospitalizacji. Ja szybciutko jeszcze zapytam pana profesora Tomasiewicza i pana profesora Percia o zakrzepice, zakrzepice po szczepieniu przeciwko COVID-19. Proszę nam powiedzieć. No tak, rzeczywiście pojawiły się, jak państwo wiecie, doskonale takie doniesienia mówiące o powikłaniach zakrzepowo-zatorowych u pacjentów szczepionych, zwłaszcza szczepionkami wektorowymi, bo tak naprawdę tylko im przynależą te powikłania, przynajmniej opisane do tej pory. Częstość zjawiska jest na poziomie, z tego co pamiętam, około dwóch zdarzeń na milion zaszczepionych, badanych dawek. A więc niezwykle rzadko początkowo nie do końca wszyscy byli przekonani, czy ma to związek ze szczepionką czy nie, bo proszę pamiętać o tym, że jeżeli zaszczepimy milion osób, to z tego miliona na pewno będą osoby, które gdzieś tam po pewnym czasie będą miały udar zawał i tak dalej i tak dalej. Jest to efekt skali, efekt masy. Natomiast w tej chwili uważa się, że te powikłania mogą mieć, mogą mieć charakter podobny tak zwanego HITU, a więc zakrzepicy związanej z podawaniem heparyny. I tutaj od razu powiem, że podawanie heparyny, jeżeli ktoś chce się za, zabezpieczyć przed wystąpieniem takiego, takiego powikłania jest najgorszym pomysłem, jaki może mieć miejsce. To pokazuje, jak czasami działania na własną rękę mają odwrotny, odwrotny charakter. Także, także to w tej chwili temat jest, który jest monitorowany. Myślę, że pan doktor Cesak też na bieżąco śledzi te w ramach EMY, te powikłania. Mówi się... Młode kobiety, szczepionki wektorowe, ale to jest tak bardzo rzadkie, jak słyszeliśmy dzisiaj, ultra rzadkie zjawisko, że myślę, no, agencja wydała zalecenia, żeby monitorować to, ale myślę, że to nie jest problem, którym się należy w kontekście szczepień przejmować. Panie dwie, profesorze, dwie, właśnie. Dwie uwagi do tego. Pierwsza uwaga jest taka, że my mówimy o ryzyku zakrzepicy po szczepieniu. Które jest bardzo niskie, ale musimy pamiętać, że ryzyko zakrzepicy po chorobie jest bardzo wysokie. Dokładnie. Jest bardzo, bardzo wysokie. W związku z czym tutaj nawet podejmując to pewne mikryryzyko, my się chronimy de facto przed zakrzepicą, a druga sprawa, którą chciałem zauważyć, to to, o czym pan prezes mówił, czyli że by uspokoić osoby, które mówią o tym, że właśnie w kolejce, w, gdzieś tam ktoś mówi o jakichś objawach, które się pojawiają, nikt ich nie notuje. To był doskonały przykład, jak to działa się doniesienia. Na początku nie było wskazań, żeby wiązać faktycznie szczepienie z takim, z takim powikłaniem, ale zostało to prześ, prześledzone Dokładnie. i natychmiast, Badania. kiedy zobaczono, tak że faktycznie to powiązanie jest to we wszystkich oficjalnych dokumentach. Nikt tego nie ukrywa, wszyscy o tym mówią. To Właśnie, jest absolutnie transparentny razy. system. Pani Wracając jeszcze do rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych, bo takie było wcześniejsze pytanie, w Polsce taki rejestr jak najbardziej istnieje. Każdy lekarz, który podejrzewa albo rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny, ma obowiązek zgłoszenia tego niepożądanego odczynu poszczepiennego. I te zgłoszenia są ogólnie dostępne na stronie PZH. Do tej pory jest procent, jaki jest zgłoszono niepożądanych odczynów poszczepiennych, to jest 5 Natomiast większość z nich, znaczna większość, prawie 90%, to są odczyny łagodne. I każdy może na stronie PZH znaleźć informacje. One są aktualizowane co dwa tygodnie i dokładnie są opisane wszystkie zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych, niezależnie od tego, czy one mają związek przyczynowy ze szczepieniem czy nie. Tylko jedno zdanie dodam Proszę pamiętać o tym, że również po stosowaniu praktycznie wszystkich leków powinniśmy zgłaszać no po ciekawe tak działania niepożądane, a przecież leki też mają liczne działania. No to właśnie przyszło mi do głowy jeszcze jedno krótkie pytanie, bo w internecie pewnie Państwo też to zauważyli w ostatnich tygodniach. Pojawiło się wiele informacji o śmierciach bardzo młodych osób, sportowców szczególnie, czyli ludzi, którzy w wysiłku dużo... Wkładają w różnego rodzaju ćwiczenia. Można to wiązać w jakiś sposób właśnie z odczynem poszczepionym, bo oczywiście w internecie jest to wiązane. Nie. nie, można. nie, króciutko, nie ma króciutko, bo musimy kończyć jeszcze. A ja mam bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie o. Ale jeszcze, jeszcze pan doktor. I... Tak, niech postawi kropkę. Jeżeli będzie 60-70% ludzi wyszczepionych, to częściej chociażby będziemy padać ofiarami wypadków jako osoby zaszczepione, zaszczepione. ale to jedno tak. z drugim nie ma nic wspólnego. Jeżeli Państwo się zgodzą odpowiedzieć, Panie doktorze, od pana zaczniemy. Czy pan się zaszczepił? Czy co się zmieniło? Jaka świadomość? Ja, ja byłem zaszczepiony jako ósma osoba w Polsce. Byłem pierwszą osobą szczepiącą. <grym> Dokładnie nie, tak. Więc jak najbardziej <grym> Dlatego było to był dokumentowane. Do nie dość tego, drugą dawkę przyjąłem o czasie i booster również o czasie. Również moja żona i moje dzieci, moje, mój młodszy syn, który jest w grupie wiekowej poniżej 12 lat i jest dwa antawkami. To jest rozumiem odpowiedź wszystkich Państwa, jest jeżeli jest. mogę zapytać. Tak, jest. tak, a jeśli możemy na drugą część jeszcze, nie wiem czy zdążymy odpowiedzieć, co się zmieniło. Tak, co się zmieniło. Na początku pandemii pamiętamy takie filmy, gdzie 30 sekund myliśmy ręce. Nie było powszechnie dostępnych filmów o kilku minutach, kiedy my nakładaliśmy stroje barierowe. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że wjeżdża dziecko, sine, wiotkie z saturacją 60%, tak. przywiezione przez ratowników medycznych, a ja jestem tylko w maseczce chirurgicznej. Ja nie mam czasu 30 sekund myć rąk, ani nie mam czasu kilka minut ubierać stroju barierowego. Ja podchodzę do tego dziecka, tylko przed szczepieniem to zawsze się wiązało z pewnym lękiem. Śmiertelność wśród pracowników ochrony zdrowia na początku pandemii była istotna, a teraz ja się czuję bezpiecznie i to się zmieniło. Bardzo, bardzo a dziękuję. A mogę jeszcze ja na koniec coś, może po jednym zdaniu. Kiedy się to wszystko skończy, jak Państwo myślą? Coś optymistycznego na koniec. No bo są takie informacje, pan doktor Santo dzisiaj mówił, słyszałem w pytaniu na śniadanie, że jesteśmy bliżej końca. Tak jest? Chcemy, Dobrze. Trzeby. 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 Trzeby nie odważy się odpowiedzieć dokładnie. Tak. Ale... Znaczy, takiej sytuacji jak przed szczepieniami, to chyba już nie będzie. Więc chyba jesteśmy w coraz bliżej lepszej końca. sytuacji, bliżej końca. No, ale widzimy, co się dzieje w tej chwili z falą omikron, prawda? Że mamy dziesiątki, setki tysięcy zakażeń, a jednak w społeczeństwach wyszczepionych ta śmiertelność jest no zdecydowanie, niż, zdecydowanie niższa. Także, także to jest jakieś takie światełko w tunelu, jak to powiedział kiedyś Czerci, że może to nie jest. Początek, koniec, ale może to jest koniec początku. Ja też jedno zdanie dziękuję, bardzo dziękuję w imieniu tych wszystkich, którzy nas słuchali, oglądali. Bardzo dziękuję Państwu. To, co powiedziała Pani Doktor, nisko się kłaniam, też jako lekarz, jako lekarz też pracujący na pierwszej linii walki z pandemią, nisko się Państwu kłaniam, A tym wszystkim, którzy z tą pandemią walczą. Pani Lidia Stopera, dziękuję bardzo. Doktor Grzegorz Cessak, dziękuję bardzo. Profesor Krzysztof Pryć, dziękuję bardzo. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, dziękuję bardzo. I doktor Artur Zaczyński, dziękuję. Panie doktorze, dziękuję Państwu. Michał Sutkowski, dziękuję. I również, również. Tak. Kłaniamy się wszystkim telewizom, internautom, słuchaczom. Mamy nadzieję, że choć trochę pomogliśmy, rozwieliśmy jakieś wątpliwości, jeśli one były. Pewnie część zostanie. Jeśli zostanie, no to mam nadzieję, że kolejne tego typu spotkania je także rozwieją. wszystkiego dobrego, zdrowia i spokoju.